Najbliższą niedzielę odbędzie się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Bazyliki w Piekarach Śląskich. Tegorocznym hasłem przewodnim pielgrzymki jest błogosławiona, która uwierzyła, a wierni mają modlić się o pokój. O szczegółach dotyczących samej pielgrzymki, a także zmian, jakie nastąpią w organizacji ruchu, Karolina Komada. Pielgrzymka kobiet i dziewczyn tradycyjnie odbywa się w pierwszą niedzielę po uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W programie są m.in. procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię oraz msza święta. Charakter sierpniowej pielgrzymki jest bardzo rodzinny. Oprócz kobiet, oprócz dziewcząt pielgrzymują no właśnie całe rodziny. Zachęcamy do licznego przebywania. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa, które w Ewangelii wypowiedziała Elżbieta, zwracając się do Maryi, błogosławiona, która uwierzyła. Będziemy chcieli wspólnie modlić się i prosić przedstawiennictwo Maryi o dar wiary prawdziwej, autentycznej dla nas, dla naszych bliskich, dla Kościoła, dla świata. Do Piekar może dotrzeć nawet 60 tysięcy pielgrzymów. W związku z tym policja oraz inne służby będą czuwać nad bezpieczeństwem. Dodatkowo na kierowców czeka wiele zmian w organizacji ruchu. Główna ulica Bytomska częściowo będzie wyłączona w dniu pielgrzymki, czyli w niedzielę. Zmiany będą dotyczyć też parkowania, bowiem już w sobotę wieczorem i przez całą niedzielę nie będzie można parkować w rejonie Bazyliki przy ulicy Bytomskiej. Przygotowaliśmy też specjalne miejsca postojowe dla przybywających. Są takie trzy główne parkingi przy ulicy Miarki, przy Centrum Handlowym, przy ulicy Ziętka, przy dawnej kopalni oraz na ulicy Chopina. Zostaną również wprowadzone zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Wyłączone zostaną przystanki Piekary Bazylika oraz Piekary Dwór.